Dzień dobry, Radosław Froń, paragraf w kieliszku w ostatnim już w tym roku podcaście Biznes Wysoko Oprocentowany. 2 grudnia tego roku Sejm przyjął projekt nowej ustawy winiarskiej, czyli ustawy o wyrobach winiarskich. Ustawa ta projektowana od wielu lat, bardzo intensywnie konsultowana, opracowywana przez ostatni rok, wreszcie została przyjęta przez Sejm, Senat, a Kilka dni temu podpisana także przez prezydenta, co ostatecznie zakończyło proces legislacyjny. Po 60 dniach od ogłoszenia wejdzie w życie. Warto zatem zapoznać się z najważniejszymi zmianami, jakie wprowadzi w polskim świecie wina, świecie fermentowanych napojów winiarskich, a tych zmian nie brakuje. Porozmawiamy o nowej ustawie z paragrafem w kieliszku. Będzie to zatem odcinek Gadającej Głowy. Serdecznie zapraszam. Mamy nową ustawę winiarską, ustawę o wyrobach winiarskich z 2 grudnia 2021 roku. Zanim przejdziemy jednak do omawiania szczegółów, zmian, które wprowadza ten nowy dokument, warto zacząć od pewnych podstaw, które pozwolą nam łagodniej wejść w świat przedmiotowej dziś regulacji. Przede wszystkim stanowczo musimy oddzielić od siebie dwie, dwie kwestie, które znalazły się jednocześnie w tej ustawie. To są regulacje rynku wina, czyli regulacje produktu zwanego winem, oczywiście rozumianego produkowanego poprzez fermentację świeżych owoców, moszczu winogronowego, oraz innych fermentowanych napojów winiarskich, takich jak cydry, miody pitne, wina owocowe i inne tego typu fermenty. Sam rynek wina, tego wina bezprzemietnikowego, jest niezwykle ważnym segmentem rynku, rolnictwa, a zatem gospodarki całej Unii Europejskiej. Dlatego też regulacje rynku wina są regulacjami bardzo szczegółowymi, bardzo poważnymi w randze rozporządzeń Unii Europejskiej, organów Unii Europejskiej, czyli dokumentów, które obowiązują w Polsce bezpośrednio, bez potrzeby ich implementacji, wprowadzania do krajowych dokumentów, do krajowego porządku prawnego. Unia Europejska definiuje funkcjonowanie rynku wina, zarówno w zakresie uprawę winorośli, obszarów nasadzeń, odmian dopuszczalnych do produkcji wina, jak też zasad produkcji tego wina, takich jak choćby praktyki enologiczne, systemu znakowania, kontroli nazw pochodzenia, określeń geograficznych i tym podobnych. Definiuje też, nade wszystko, samą samo wino. Polskie przepisy mają na celu czy przepisy każdego kraju członkowskiego, wdrożyć ten system w zakresie proceduralnym. Każdy, każde z państw członkowskich ma oczywiście swój odrębny system organów, które odpowiadają za pewne polityki, za realizację pewnych zadań powierzonych, czy to przez krajowe, czy przez międzynarodowe regulacje, dlatego ważne jest, żeby powstały takie zapisy, takie ustawy, które pozwalają ten unijny porządek prawny w Polsce wdrożyć, pozwalają sprawować polskim organom nad nim nadzór. I takim dokumentem jest ustawa winiarska. Ta sama ustawa winiarska, jak kilka minut temu już zdradziłem, reguluje też jednak inne fermentowane napoje winiarskie, takie jak cydry czy wina owocowa. W tym zakresie z kolei Unia Europejska nie ma szczególnych ambicji regulacyjnych. Ma pewne plany, żeby zharmonizować ten rynek napojów fermentowanych, natomiast póki co całkowicie pozostawia te regulacje państwom członkowskim do własnego uznania. I tak też jest w Polsce, gdzie fermentowane napoje winiarskie mają swój własny reżim produkcyjny, swoje własne przepisy, swoje własne regulacje zupełnie odrębne od tych, które oczywiście panują na rynku wino. I obie te dziedziny, czyli rynek wina i fermentowane napoje winiarskie, znalazły swoje regulacje właśnie w omawianej dzisiaj ustawie o wyrobach winiarskich. Jesteśmy za wstępem, przejdźmy z ogółu do szczegółu zatem. Warto wspomnieć, że współczesna ustawa winiarska jest kolejną już ustawą winiarską, tak potocznie ją nazywamy, oraz jej poprzedniczki, która reguluje zasady produkcji, zasady rynku wina i fermentowanych napojów winiarskich. Ta najważniejsza, która pozwoliła na funkcjonowanie dzisiejszego świata, wina dzisiejszego, świata także rzemieślniczych alkoholi fermentowanych, to przede wszystkim ustawa z 2008 roku. Skąd ta ustawa jednak się wzięła? W 2004 roku, jak wszyscy doskonale wiemy, Polska przyłączyła się do Unii Europejskiej. Polska została w związku z tym włączona także do europejskiego systemu prawnego i przyjęła dotychczasowy dorobek prawny państw starej Unii Europejskiej, także w zakresie rynków rolnych, czy szczegółowo już odnosząc się do naszych zainteresowań rynku wina. Należało ten system wdrożyć, dostosować polskie instytucje, polskie wymogi, polskie procedury do tych znanych już w Europie. I tak też się stało. Ta przełomowa ustawa z 2008 roku była pierwszą poważną próbą dostosowania polskich przepisów do przepisów prawa Unii Europejskiej. To, co najważniejsze, to, co najbardziej doniosłe się wówczas wydarzyło, to przede wszystkim zauważenie rynku wina i producentów wina, których w Polsce wtedy w 2008 roku była zaledwie garstka. Kilku tylko de producentów decydowało się na produkcję wina w tamtych warunkach prawnych. Przyjęta w 2008 roku ustawa zmieniła diametralnie tę sytuację. Nazywana po dziś dzień przez winiarzy Cudem na Wiejskiej uregulowała rzemieślniczą, jakbyśmy to dziś powiedzieli, produkcję wina przez małych winiarzy, produkujących wino wyłącznie z owoców pochodzących z upraw własnych, wprowadzając szereg niezwykle istotnych przywilejów, którymi to przywilejami winiarze cieszą się do dzisiaj. Ta ustawa sprawiła, że wybuchła rewolucja, choć rewolucją z niewiadomych przyczyn jej nie nazywamy, winiarska w Polsce, z kraju, gdzie winnic niemalże nie było, dotarliśmy dziś po zaledwie 13 latach do poziomu niemalże 400 winnic z całkiem niezłymi projekcjami na przyszłość. Ta ustawa wprowadziła szereg przywilejów, jak już wspomniałem. Przede wszystkim pozwoliła najmniejszym winiarzom produkującym do 100 hektolitrów wina w ciągu roku z upraw własnych, ze swojej własnej winnicy, nie rejestrować działalności gospodarczej, nie narażając się w związku z tym na pewne koszty czy formalizmy związane z prowadzeniem takiej działalności. Winiarzom produkującym do 1000 hektolitrów wina z własnych upraw w ciągu roku pozwoliła nie przechodzić uciążliwego zatwierdzenia dokonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Interną, pozwoliła nie organizować laboratorium, zmniejszyła wymagania dotychczasowe dla wpisania się do rejestru działalności regulowanej i co niezwykle ważne, pozwoliła też płacić w nieco uproszczonym systemie podatek akcyzów. W kolejnych latach wprowadzono podobne przywileje, aczkolwiek zdecydowanie nie aż tak daleko idące, także dla producentów winowocowych cydrów pojawiających się wówczas na rynku czy tradycyjnych miodów pitnych. Te przywileje także dotyczyły produkcji z własnych sadów czy z własnej stosownie pasieki w przypadku miodów pitnych, natomiast nie zbliżały się nawet poziomem uprzywilejowania do tych znanych winiarzy. Ta sytuacja musiała w przyszłości ulec zmianie, i oto świadkami takiej zmiany jesteśmy. I sytuacja producentów fermentowanych napojów, winiarskich cydrów, miodów pitnych czy win owocowych znacząco zmieni się już za kilkadziesiąt dni wraz z wejściem w życie nowej ustawy winiarskiej. Głównym celem, ambicją Ministerstwa Rolnictwa było zbliżenie tych przywilejów do poziomu, który już od wielu wielu lat cieszy polskich winiarzy. To nam jeszcze tylko tym długim zupełnie niepotrzebnie wstępem że ministerstwo przygotowało naprawdę dobry projekt, naprawdę dobry projekt, który już w jesienią zeszłego roku brał udział w konsultacjach społecznych. Termin nie był zbyt fortunny, trzeba przyznać dla ministerstwa i dla winiarzy przede wszystkim w wrzesień i październik 2020 roku pandemia, kolejna fala, winobranie, to nie był dobry czas na konsultacje, niemniej winiarze. Przedstawiciele w organizacji zrzeszających także producentów innych napojów winiarskich, napojów fermentowanych, wzięli udział w tych konsultacjach. Zgłosiliśmy niemało poprawek, poprawek rzeczowych, które zostały w większości znakomitej przyjęte do tego projektu i znalazły się ostatecznie w ustawie. Co zatem wydarzyło się w tej ustawie? Co nowa ustawa o wyrobach winiarskich wnosi do naszego życia? To, co robi. Największą zmianę pozostawimy sobie na później, omawiając krótko, bardziej chronologicznie kwestię samego rynku wina. Dla winiarzy uprzywilejowanych, jak już wiemy od wielu lat, ta zmiana nie jest aż tak kolosalna, natomiast pewne różnice istotne należy podkreślić. Przede wszystkim zdefiniowano raz jeszcze nie samo wino, bo to reguluje, jak wiemy, rozporządzenie na poziomie wspólnotowym, ale postać winiarza prowadzając niemalże literalnie te zapisy, które znane były do tej pory przepisom wspólnotowym. Podzielono też winiarzy, zgodnie z tym, co przyjmuje system Unii Europejskiej, na dwie kategorie, na producentów wina, tych, którzy wino wytwarzają, oraz plantatorów, którzy wytwarzają winorość, produkują winogrona. Oczywiście każdy winiarz może być jednocześnie plantatorem samemu, wytwarzać owoce, z których produkuje wino. Odwrotnie też, plantator może ze swoich owoców produkować wino. Będą to jednak odmienne statusy, które będą wymagały także samodzielnej, odrębnej rejestracji. Kim zatem jest plantator winorośli? Pod tym określeniem rozumiemy osobę fizyczną lub prawną, bądź grupę osób fizycznych lub prawnych bez względu na status prawny takiej grupy, może być to spółdzielnia, może być to stowarzyszenie, może być to fundacja, może być to grupa mniej formalna, której gospodarstwo znajduje się na terytorium Unii Europejskiej i która to posiada obszar upraw na terenie państwa członkowskiego. Może być to w związku z tym każda grupa osób albo pojedyncza osoba uprawiająca winorośl w Polsce, z której owoców produkowane jest wino. To jest ten niezwykle ważny element. Niezależnie od plantatora mamy też, jak już powiedzieliśmy, postać producenta wina. Ta jest dość logiczna. Producent wina oznacza bowiem osobę fizyczną, prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, które same przetwarzają świeże winogrona moszcz winogronowy lub młode wino w trakcie fermentacji na wino do celów handlowych. Jest to rzecz oczywista i prosta. Mamy jednak do tego pewne definicje szczegółowe, na które musimy zwrócić uwagę i na które uwagę zwrócić chcemy, bo wiążą się z nimi pewne przywileje. Jest takim uprzywilejowanym. Winiarzem, drobny producent wina z upraw własnych. Drobny producent wina z upraw własnych to definicja, która odpowiada tej potocznej definicji, do której przywykliśmy, której używaliśmy do tej pory, czyli tak zwanego małego winiarza. Tym razem ten mały winiarz znalazł swoje odzwierciedlenie już w takiej definicji, legalnej definicji bezpośrednio zawartej w ustawie. I drobny producent wina, zgodnie z tą definicją, to producent, który produkuje wino z własnych upraw upraw w ilości nie większej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku, ale nie tak jak do tej pory liczonych zupełnie na sztywno, lecz jako średnia z trzech ostatnich lat winiarskich. Będziemy zatem wyciągać średnią, co da. Winiarzom pewne możliwości manewru. Przede wszystkim tym największym, którzy zbliżają się lub przekraczają w najlepszych latach faktyczny limit tysiąca hektolitrów. Ten limit, liczony jako średnia z ostatnich lat, będzie mógł być w lepszych rocznikach korygowany słabszymi wynikami, w rocznikach, które nie były aż tak dogodne. Drugi warunek to oczywiście uprawy własne. Uprawy własne w tym przypadku zostały także znacząco zmienione i można przyjąć, że dla winiarza jest to największa zmiana, jaka spotka go razem znowu ustawą winiarską. Uprawa własna to już bowiem nie tylko swoja własna winnica, tylko owoce, które wytworzyliśmy sami. Będą to także owoce, które możemy kupić od innych plantatorów. Pod dwoma warunkami. Plantatorzy ci będą naszymi sąsiadami, to znaczy będą posiadali te swoje plantację, winnice na terenie naszego województwa oraz powiatów ościennych przylegających bezpośrednio do naszego województwa i ilość zakupionego surowca nie przekroczy wagowo 50% naszej produkcji. Jest to pewna zmiana. Następna zmiana, jaka dotyczy rynku wina, to także zmiana terminu rejestracji. Winiarze rejestrują się każdego roku, a w zasadzie rejestrowali się do tej pory do 15 lipca. Wówczas zaczynał się rok winiarski. W tej chwili data ta ulega pewnemu przesunięciu, pewnej modyfikacji. Będzie trzeba bowiem zgłaszać się do takiej ewidencji nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zbiorów. Nie później jednak niż 15 dni po rozpoczęciu miesiąca września, czyli do 15 września najpóźniej będziemy musieli zgłosić się do Kowru. Uwaga, drodzy winiarze, termin ten nie będzie już przywracalny. Warto o tym pamiętać. Przekroczenie terminów wskazanych przez ustawę skończy się. Bardzo mi przykro tym, że w danym roku gospodarczym wina produkować nie będziemy. Doświadczyli tego boleśnie winiarze, którzy co roku, zawsze się komuś zdarzy, nie zgłaszali się do tej pory do 15. Prawdziwa rewolucja nadchodzi jednak w zakresie fermentowanych napojów winiarskich. To, co się zmienia przede wszystkim, to znów definicje. Mamy bowiem nowe produkty tego sektora, mamy nowe definicje, które przede wszystkim wyróżniają produkty jakościowe. To, co interesuje wszystkich najbardziej, w szczególności tych, którzy cenią sobie wysokiej jakości napoje fermentowane, to definicja cydrów, pery czy nowa definicja winowocowych i miodów pitnych. Warto kilka z nich przytoczyć tutaj. Do tej pory, jeżeli chodzi o cydry, mieliśmy jedną ogólną, bardzo szeroką definicję, która pozwalała na robienie cydru w zasadzie ze wszystkiego, co jakkolwiek mogło cydr ostatecznie przypominać. I ta definicja cydru była dużej części szkodliwa. Nie tylko dla producentów, którym utrudniała konkurencję, małym jakościowym producentom z wielkimi koncernami produkowali zupełnie odmienny technologicznie produkt, który mieli prawo znakować tą samą nazwą środka spożywczego. Była też niekorzystna dla samych konsumentów, którzy pod nazwą Cytr mogli dostać naprawdę produkt zupełnie innej jakości, zupełnie innego pochodzenia. W tej chwili pod cydrem znów będziemy mieli definicję bardzo szeroką, bardzo pojemną. Będziemy mówili tutaj o alkoholu, który powstał z nastawu na cydr. Ten zaś będzie stanowił mieszaninę sporządzoną przy użyciu jabłek, moszczu jabłkowego, soku jabłkowego, zagęszczonego soku jabłkowego z możliwością dodania wody, gruszek, moszczu gruszkowego, soku gruszkowego, zagęszczonego soku gruszkowego, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, glukozy, syropu itd. itd. I tak dalej. Mamy więc bardzo szeroką definicję cydru jako takiego. Pojawia się jednak zupełnie nowe pojęcie. Jest nim cydr jakościowy. Sama nazwa jakościowy, tak na marginesie też była przedmiotem rozmów, konsultacji społecznych i ostatecznie znalazła swoje miejsce w nowej ustawie winiarskiej, zastępując dawne, nieco już dzisiaj nieaktualne i niewiele przenoszące słowo markowe. I tak cydr jakościowy będzie cydrem, który powstał w sposób znacznie bardziej naturalny. otrzymywany w otrzymywanym wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr jakościowy, który to z kolei stanowi mieszaninę sporządzoną zaledwie przy użyciu jabłek, moszczu jabłkowego z możliwością dodania gruszek lub moszczu gruszkowego, wody, drożdży, pożywek. Jest to definicja węższa, bardziej jakościowa, oparta na surowcu świeżym niemalże surowcu przede wszystkim pochodzącym bezpośrednio z naszych sadów. Bez zbędnej, nie zawsze eleganckiej obróbki. Powstała także kategoria cydru lodowego, cydru wysokiej jakości, wytwarzanego w Polsce z naprawdę niemałymi sukcesami, których do tej pory cydrem nie był. Polscy producenci cydrów lodowych ze względu na jego parametry musieli niestety stosować definicję wina owocowego, wina jabłkowego, aby móc taki produkt wprowadzać w ogóle na rynek, co dla konsumenta było co najmniej mylące. Cydr lodowy będzie w tej chwili napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 7% do 15% objętościowych, otrzymywanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr lodowy, o tym sobie zaraz jeszcze wspomnimy, bez dodatku wody leżakowanym nie krócej niż 6 miesięcy. Rzeczony nastaw na cydr lodowym będzie zaś oznaczał mieszaninę sporządzoną przy użyciu jabłek, moszczu jabłkowego lub soku jabłkowego poddanych uprzednio mrożeniu, bez dodatku wody z możliwością dodania gruszek, moszczu gruszkowego lub soku gruszkowego poddanych uprzednio mrożeniu także. Mamy zatem nowy, jakościowy produkt, który zasadniczo w swojej definicji odpowiada temu, czego spodziewamy się i od cydru lodowego oczekujemy. Mamy także nowe regulacje wina owocowego. Poza szeroką, nie będę o niej tutaj już w szczegółach wspominał, znaną powszechnie definicję wina owocowego, będziemy mieli także wina owocowe jakościowe. Także w tym przypadku odsyłam już bezpośrednio do przepisów wszystkie zainteresowane strony, Będziemy mieli do czynienia z produktem, którego naturalność definiuje jakość. Bezpośrednie pochodzenie od surowca, od owoców, bez zbędnej po drodze obróbki, bez zupełnie też zbędnych dodatków i technologii stosowanych przy produkcji. Najważniejsze zmiany to jednak przywileje. Przywileje jakie pojawiły się w nowej ustawie winiarskiej. Ustaliliśmy jakiś czas temu, że głównym celem ustawodawcy poza dostosowaniem przepisów w zakresie regulacji rynku wina do przepisów prawa wspólnotowego, bo to w zasadzie na zlecenie Brukseli była przygotowywana ta nowelizacja, jakkolwiek skrótem myślowym tego typu posłużyć się mogę, to głównym celem poza tymi regulacjami, poza tym dostosowaniem do przepisów prawa Unii Europejskiej było także rozszerzenie tych przywilejów, którymi cieszyli się do tej pory winiarze na pozostałych producentów fermentowanych napojów winiarskich. To, co zatem się zmienia, jest faktycznie widoczne i bardzo doniosłe dla tych producentów. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że działalność w zakresie wyrobu i rozlewu fermentowanych napojów winiarskich jest działalnością regulowaną, działalnością, której prowadzenie wymaga uzyskania wcześniejszego wpisu do rejestru działalności regulowanej. Takim obowiązkiem musiał tej, z takim obowiązkiem musiał się do tej pory liczyć każdy producent wyrobów winiarskich, a dopełniał go przed Ministerstwem Rolnictwa, bo minister Rolnictwa rejestr działalności regulowanej właśnie w tym zakresie był prowadził. Od zmiany ustawy obowiązek ten przejmuje dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ten sam, który prowadzi także ewidencję producentów wina, w przyszłości także plantatorów winorośli. To co dla w przyszłych producentów wyrobów winiarskich jest niezwykle ważne, to zmniejszenie zakresu obowiązków niezbędnych do rozpoczęcia produkcji tych fermentowanych napojów, to znaczy tych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przede wszystkim zostały poszerzone limity produkcyjne które pozwalają na skorzystanie z uproszczonych zasad rejestracji przez producentów wytwarzających surowiec we własnych gospodarstwach, czyli znów sadowników wytwarzających owoce, z których produkowane będzie później wino owocowe, cydry czy pery, oraz stosownie pszczelarzy, którzy z własnej pasieki wytwarzać będą miody pitne. Do tej pory limity nie były zbyt okazałe: 5000 litrów dla win owocowych, 10 litrów dla cydru i pery, 500 dla surowca liczonego w przypadku produkcji miodu pitnego nie były wystarczające, nie były imponujące i w wielu przypadkach ograniczały takich producentów. Co niezwykle ważne, mieliśmy także limity wielkości takiej produkcji, konkretnie wielkości sadu czy wielkości pasieki, które umożliwiały dopiero skorzystanie z przywilejów. Można było zatem być zbyt małym, by móc zarejestrować na uproszczonych zasadach produkcję miodu pitnego czy winowocowych cydrów. Te wymogi ulegają zmianie. Przede wszystkim wprowadzony zostaje nowy limit maksymalnej produkcji na zasadach uproszczonych, które pozwalają na korzystanie z przywilejów, o których mówimy i mówić jeszcze za chwilę będziemy. Jest to 1000 hektolitrów w ciągu roku, czyli dokładnie taki sam limit, jaki do tej pory cieszył polskich winiarzy. Z tym, że w przypadku produkcji napojów z owoców pochodzących z własnego sadu, będzie ten limit podzielony, na dany obszar, to znaczy podzielony na 100 hektolitrów od każdego kolejnego rozpoczętego hektara naszego sadu. Jeżeli mamy 1 hektar, nasz limit będzie wynosił 100 hektolitrów rocznie. Jeżeli tych hektarów będziemy mieli 10, dopiero wówczas, 10 i więcej, dopiero wówczas będziemy mogli skorzystać z tego pełnego limitu 1000 hektolitrów. Podobnie sytuacja ma się w przypadku produkcji miodów pitnych. Tu limit 1000 hektolitrów nie jest także limitem dla całej produkcji przyjętym, ale jest przeliczany na daną rodzinę pszczelą na jeden pień pszczeli. Mówimy tutaj o limicie 20 litrów od jednej rodziny pszczelej. Zmieniły się, jak powiedziałem, także limity wielkości takiej produkcji, czyli wielkości sadu lub wielkości pasieki. Do tej pory był sad minimalny, który musiał występować w tej konfiguracji o wielkości, o powierzchni 1 hektara. Dzisiaj mamy już zaledwie pół hektarowy sad, by móc skorzystać z tych uproszczonych możliwości. Podobnie w przypadku pasieki nie jest to już 80 rodzin pszczelich, a zaledwie 10 rodzin pszczelich, co racjonalizuje i stanowczo ułatwia tę sytuację. Sytuacja producentów fermentowanych napojów winiarskich z własnych upraw, z własnej hodowli została zrównana z nową sytuacją, jaka dotyczyć będzie także producentów wina. Miód z własnej pasieki czy owoce z własnego sadu będą mogły bez utraty przywilejów zostać uzupełnione także surowcami pochodzącymi od sąsiadów, czyli znów z gospodarstw, które są zarejestrowane na terenie naszego województwa oraz powiatów przyległych, sąsiadujących bezpośrednio z naszym województwem, do 50% wagowo. To, co jest najbardziej doniosłą zmianą, która zmienia zupełnie sytuację polskich producentów napojów fermentowanych, to zmiana sytuacji akcyzowej. Jak wiecie, podstawą zapłaty podatku akcyzowego, tego niezbyt lubianego podatku, jest produkcja w składach podatkowych, to znaczy napoje. Akcyzowe, produkty akcyzowe produkowane są w składach podatkowych. Taki skład podatkowy nie jest rzeczą najbardziej przyjemną dla małego rzemieślnika, jest sformalizowany, jest wymagający, kosztowny w realizacji, a jego główną zaletą jest możliwość zapłaty podatku w sposób odroczony do momentu wyprowadzania produktu ze składu podatkowego, to znaczy na koniec całego naszego cyklu produkcji i dojrzewania. Dopiero gdy wyprowadzamy ze składu podatkowego ten produkt powstaje faktyczny obowiązek zapłaty akcyzy. To wszystko, jak już wspomniałem, obarczone jednak pewnymi formalnościami i kosztami. Alternatywą do tego systemu było do tej pory przedpłacanie podatku akcyzowego, czyli możliwość zapłaty podatku z góry. Przed rozpoczęciem produkcji, przed nastawem wpłacaliśmy obliczaną dla danego nastawu, dla danej partii produkcyjnej w kolejnym miesiącu wysokość akcyzy. I tę wysokość akcyzy w przyszłości rozliczaliśmy już przeliczając produkt gotowy. Innym systemem, który jeszcze był tylko od tego wyjątkiem, był system zapłaty akcyzy od wyrobu gotowego bez składu podatkowego. Ten jednak dotyczył od 2008 wyłącznie producentów wina, produkujących wino z upraw własnych. Alternatywą od tego systemu był system zapłaty akcyzy od produktu gotowego, od wyrobu gotowego, który dotyczył jednak do tej pory wyłącznie producentów wina z upraw własnych. Ten przywilej, moi drodzy, zostanie poszerzony już za kilkadziesiąt dni także o producentów cydrów winowocowych czy miodów pitnych, produkujących te napoje fermentowane z własnych surowców, tudzież zakupionych od sąsiada, jak ustaliliśmy przed chwilą. Jest to niezwykła zmiana, bardzo duży przywilej, który stanowczo i znacząco zmieni sytuację. Jestem przekonany, zachęci wiele osób do tego, żeby produkować wina i owocowe cydry, czy właśnie miody pitne. No i wyeliminuje też pewną patologię całego systemu, w szczególności dotyczącą producentów, którzy płacili akcyzę w dwóch systemach, na przykład winiarzy produkujących jednocześnie cydry czy miody, czy wina owocowe, którzy, którzy to część akcyzy płacili z góry, a część akcyzy z dołu. I wyobrażacie sobie jak wielkie zamieszanie w urzędach skarbowych tym powodując. Przejmując przywileje posiadane do tej pory przez winiarzy, producenci napojów fermentowanych, którzy produkują z owoców własny, lub własnego miodu, będą mogli także nie przechodzić zatwierdzenia przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Nie oznacza to oczywiście, że nie podlegają już od tej pory kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Oznacza to jedynie, że wpis na listę podmiotów podlegających takiej kontroli nie będzie już warunkowany zatwierdzeniem. To znaczy zatwierdzenie nie będzie mogło nam zepsuć samopoczucia i przedłużyć... Ponad nasze, nasze możliwości, rok produkcyjny ma swoje ograniczenia, surowiec jest w danym momencie wyprodukowany, trzeba go przetworzyć, wyrobić z niego wina owocowe czy cydry ponad tę datę. Jest to także zatem ważna, ważna zmiana. Jestem przekonany, że nowa ustawa będzie nam służyć i pozwoli nam z pewnym entuzjazmem wchodzić w ten nowy 2022 już rok. I wszystkie regulacje prawne, które cieszą nas ostatnim czasem, które są nam komunikowane, przyjmowane na ostatnią chwilę, nas jednoznacznie cieszą dobrze mieć zatem coś, co będziemy mogli celebrować i za co będziemy mogli w te nadchodzące święta po prostu wypić. Cieszcie się zatem proszę tym dokumentem. Jest już przyjęty, jest już podpisany, już niebawem wejdzie w życie i będzie także obejmował nas, producentów. Korzystając z tej okazji chciałem Wam też podziękować za cały poprzedni rok, za wspólne spotkania, za wspólne live, y, za to, że jesteście z paragrafem w Kieliszku we wszystkich miejscach w internecie oraz w realnym świecie, za degustacje, spotkania, wykłady, seminaria, wszystkie miejsca, gdzie mieliśmy okazję razem spotkać się przy Kieliszku oraz przy tematyce znacznie mniej ciekawej, bo prawniczej. Chciałbym też życzyć Wam trochę spokoju w tych ostatnich dniach miejącego już roku. Dużo zdrowia, bo to temat jest jak najbardziej aktualny i miejmy nadzieję, tym zdrowiem będziecie się cieszyć. Najlepszych alkoholi polskich, rzemieślniczych, swoich własnych, jakie tylko możecie mieć w te święta, w tego sylwestra polskich musiaków, hucznej zabawy i wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym roku. Do zobaczenia przy Kieliszku w 2022. Wszystkiego dobrego.